Siema, siema, jestem Adrian, a to jest odcinek 5 z serii 35 hektarów szczęścia z Farm Slot 17. No i dzisiaj będziemy sobie ogarniali już o krów, żeby nam nie pozdychały jednak. Więc na samym początku jeszcze dokupimy sobie dwie krowy. Gdzie one się tu kurwa kupowały? Nie pamiętam do końca. A tędy nie wejdziemy, świetnie. Ale tędy już na pewno i tutaj gdzieś się kupowało. Czekajcie, nie mam triggeru na otwieranie? Czy co jest? A nie, na myszkę, dobra. No i tutaj gdzieś się kupywały te krowy. Halo. No bez jaj, gdzie się je kupywało? Nagrałem odcinek z 17 od razu, już mi się to w ogóle. Nie no, gdzieś się kupywało, na pewno. Minimapę chyba Heros zrobił do tej mapy. Dobra, minimapę zrobił. Tylko gdzie jest kupywanie? Tutaj chyba. Odwiedzamy. O, tutaj, dobra, świetnie. Teraz jesteś mistrzem jednak. Więc dobra, potwierdzamy sobie i wydajemy trochę kasy na nasze krowy. I lecimy od razu w 60 i lecimy po wodę dla nich. Myślę, że w jakimś tam stawie czy coś można napełnić chyba. Ale zobaczymy, jak to będzie. Chyba trochę ściny mam jednak. Dobra. Lecone po wodę. Nie no, chyba 5. odcinek. Z drugiej strony mam wątpliwości jednak. Tylko muszę ogarnąć sobie, gdzie ta woda. Kurwa. Mam drzewa z kolizją. Tutaj na pewno nie. Z tego też nie. Gdzie Hero zrobił napełnianie wody? Nie no, to są dodawane przez Gens Editor. Gdzie on zrobił napełnianie wody? W sumie sprawdzę tutaj, bo to jest bardzo prawdopodobne, znając Herosa, że poszedł na łatwiznę. No albo będzie trzeba zamontować jakąś studnię. Albo gdzieś na farmie jest do napełniania wody. Muszę się rozejrzeć. Dobra, polecimy sobie tędy tutaj. Łączymy jednak chudy. Minimapę wyłączymy, bo jest nam niepotrzebna. Polecimy sobie po zasianym. Trochę nierealnie, ale dobra. Już mniejsza z tym. No i muszę napełnić to urządzenie. Tylko kurwa. Najgorsze jest to, że tutaj też się tego nie napełnia. No jeszcze coś się zlokowało. Więc w sumie mogłem sobie ogarnąć szukanie tego zbiornika z tą wodą poza odcineczkiem. Ale dzięki temu przynajmniej ten odcinek będzie dłuższy. Nie wiem, może to tutaj. W sumie wiedziemy sobie tak. Tutaj. Kurwa, tutaj też nie. Więc świetnie. Heros gdzieś zrobił napełnianie wody. Na gospodarstwie na pewno tego nie ma. Chociaż nigdy nie wiadomo, znając Herosa. Przecież nie będę teraz szukał albo pisał do niego, gdzie się napełnia wodę na twojej mapie. Tu jest studnia przecież, kurwa, baran ze mnie. Tylko nie wiadomo, czy ona działa. Więc dobra, otworzymy sobie tu bramę. Tylko też nie wiadomo, czy ta studnia nie jest jako po prostu ozdoba, czy ona spełnia swoją funkcję studni. No to też nigdy nie wiadomo, jak to Heros tutaj zrobił z tą swoją mapą. Ale zaraz zobaczymy. Dobra, pan Heros, ty jesteś genialny. Albo ja jestem taki kurwa tępy i nie skapnąłem się, że tu studnia leci. Ogólnie meczek jest, nie? Legia z kim gra Legia? Przed chwilą jakieś powiadomienie wyskoczyło, że Legia gra mecz swój. To już w ogóle. Elegancko. Chyba sobie obejrzysz ciekawości zaraz, jak skończę nagrywać. Chyba nigdy nie lubiłem cofać takimi przyczepami. I teraz pytanie, gdzie się kar... Znaczy się... Nawadnia. Nie wiem, czy to się mówi nawadnia. Chyba tutaj się kar... Nawadnia. Nawadnia krowy. Serio, to śmiesznie brzmi. Nawadnianie krów. Karmi wodą? Kurwa, nie wiem. Nie znam odpowiedniego słowa, żeby to nazwać. Weźmy sobie tak nierealnie. I tutaj to napełnimy. Dobra, maksymalnie na 3 dni starczy tej wody, dobra, gdzie są krowy. Tutaj. Potrzebujemy jeszcze słomy, trawy, kiszonki i karmy zbilansowanej. No i z tym będzie ciężko, bo jeśli nie mam... obiekty
Chyba nie dodałem sobie. No tak, nie dodałem. Więc belek na pewno nie weźmiemy w tym odcineczku. Ale możemy w sumie sobie to ogarnąć w następnym, a dzisiaj już sobie chyba polecimy chyba z zasadzeniem ziemniaczków trochę. Trochę sobie posadzimy, bo chciałem też zrobić osobny odcinek z tego. Ale dzisiaj sobie polecimy, myślę, że jeszcze z ziemniaczkami. Jeszcze krótki film, krótka, no dalszą część filmu posadzimy sobie ziemniaki jednak. I będziemy kończyć. Więc podczepiamy sadzareczkę. W poprzednim odcinku naprawdę ten Ursus miał już ciężko, naprawdę. No ciężki żywioł miał dla siebie, ale dobra, gdzie się ją napełniało? Bo tutaj chyba jest nawóz na przyczepach, ale nigdy nie wiadomo, czy to jest nawóz, czy to jest do siewu. Nie, to nie jest do siewu. A więc super. Tutaj się napełnia, czy jednak nie? Jak ty to, Heros, tutaj zrobiłeś, przyjacielu? O, można napełnić, świetnie. Dobra. 470 kilo tu będzie. Znaczy się litrów, sorry. Bo to w farmingu to w litrach jest określane. I zrobimy sobie zdjęcie na miniaturze tutaj. O, tak o. Idealne. I lecimy. Znaczy się to w tamtą stronę będziemy lecieli. Bo mi się zapomniało, że już miałem gotowe, przygotowane pole pod sadzenie ziemniaków. No w dzisiejszym odcinku lekko zagubiony jestem, bo jak nagrywam sobie cały czas 19, to mniej więcej wiem, gdzie, co i jak. Ale jak wracam znowu do 17, to mi się wszystko pierdoli, zapomina mi się. Gdzie jest to pole przygotowane? To jest chyba tutaj. Tak, to jest to. Bo tutaj już jest obsiane, a tutaj jest tylko zagregatowane, więc opuszczamy sobie naszą kopaczkę. Gdzie kopaczkę, kurwa? Sadarkę. I lecimy. Kurwa, urzędówka, to ja będę tutaj. O ja pierdziele. No trochę tutaj popracujemy, więc to na pewno nie będzie jeden z krótszych odcinków, ale spokojnie. Na pewno będzie mniej niż 20 minut, albo więcej. Zależy jak to. Znaczy się nie pamiętam, o której zaczynałem. To jest najgorsze, że zawsze nie pamiętam, o której zaczynam ten odcinek. Nie wiem, włączę sobie chudy, które było na pewno mi pomogą, abym wiedział, czy kiedy zbliża mi się koniec tego. Tutaj wszelkiego, znaczy się tych ziemniaków do siewu, znaczy się do sadzenia, do siewu, nie, do sadzenia, źle się określiłem. Nie no, myślę, nie no, chyba, znaczy się to są takie lubelskie pola, więc one nie są jakieś super szerokie, ale są długie, ale w sumie chyba lepsze długie niż mega szerokie pole, naprawdę, bo no bo tak jakoś lepiej się. Znaczy się na pewno będzie się je fajnie kopało tą sadzarką, znaczy koparką, kopaczką, kurwa. Już mi się dzisiaj wszystko myli. Bo nagrywam już trzeci odcinek z rzędu, a zaraz jeszcze może polecę z czwartym, zależy jak mi się będzie chciało. Chyba, że polecę sobie na obejrzeć Legię. Nie wiem, czy nie oglądać tego meczu, może będzie ciekawy faktycznie. Może akurat będzie co oglądać, będzie lepszy niż Premier League. Chociaż wątpię. Dobra, szybciej będzie chyba się cofnąć i zasadzić tam do końca. Albo w sumie polecę od tej strony i będę jeździł sobie tak raz, nie raz przy razie, tylko tak naokoło bardziej. Dobra, elegancko. Nie wiem, czy dojadę do końca nawet z tym, bo mi się zaraz skończy tutaj. Skończą mi. Szkoda, kurwa się. Wszystko się myli. Skończą mi się ziemniaki do sadzenia. Będę musiał napełnić znowu sadzarkę do końca. Więc dobrym sposobem będzie tutaj to zakończyć. I zasadzić na razie tą część tutaj. Bo później sobie narwyżej tam pojadę. Ale na pewno na tą część nawet też mi nie starczy tego. Do końca nie dam rady. Więc tutaj w 17 macie wszystkie mody wydane. Jakby coś było niewydanego, no to proszę, żebym wam powiedział. Bo jestem taki najlepszy youtuber, ja o wszystkim mówię wam na bieżąco. Więc modpack z tej serii będzie na
nie wiem, czy na 7,5 tysiąca, czy ja na ile tam chciałem wydać ten modpack, nie pamiętam już. Albo w sumie na 6,5 tysiąca mogę wam wydać ten modpack. Bo nie chcę, żeby to też były jakieś takie dalsze granice z tymi subami. Ciekawe, czy się zbuguje i będzie się sadziło bez ziemniaków. Ogólnie to ja nie wiem, czy to się sadzi. Ale dobra, nie będziemy grali nierealnie. Będziemy grali realnie i pojedziemy sobie napełnić naszą sadzarkę. Bo coś mi tutaj tak czuję, że jednak to może być nie... Znaczy się może tylko pokazywać teksturę sadzenia, ale może nam nie sadzić tych ziemniaków, więc zobaczymy, jak to będzie tutaj. Dobra, opuścimy sobie tutaj i napełnimy. Chyba trochę przesunęłem rozsiewacz, ale to nic. Nie szkodzi. Dobra, już jest pełna. Szybciutko poszło. I lecimy tam na nasze pole. 338 za napełnienie jednej sadzarki. Więc już wydaliśmy około 700 euro na to. No dokładnie to będzie 676. Więc troszkę dużo, bym pan powiedział. Jeszcze będę musiał raz tu przejechać. Teksturki jak to w 17 zawsze były dobre. Zawsze można było sobie zmienić, ale ja te z mapy lubię od Herosa, te tekstury, co dodaję do mapy. Mi się podobają i z chęcią bym w 19 je widział u siebie. Ale właśnie muszę sobie do 19 zmienić tekstury, ale na razie nie mam czasu na to. Jakoś nie mogę się zebrać do tego, do tej zmiany tekstur w 19. Ale nie wiem, czy tekstury nie będą mi lagowały. No to zależy też, nie? Chyba niektóre są na przykład po dobre komputery, ale to różnie. W sumie zmienić zawsze można. Zobaczymy, jak to z subskrypcjami leży dzisiaj. A, 6004 dalej. Nic się nie zmieniło. Więc teraz lecimy po 7000 subskrypcji, więc jak nie subskrybujesz kanału, to zjedź niżej pod filmem. Masz czerwony przycisk subskrybuj i zostaw subika. A na pewno będzie warto, bo mody zostaną wydane, modpaki. No i coraz więcej filmów, żeby zwiększyć aktywność i więcej, coraz więcej osób oglądało i więcej widzów mieć, więc... No i konkursy są. Oczywiście na Farminga 19 macie konkurs teraz na 6500 subskrypcji, więc na pewno polecam subskrybować kanał i być na bieżąco. No, bo nie chcesz na pewno, żeby ci ominął konkurs na 19 za darmo. Zupełnie za darmo. Potwierdzam. Nie potwierdzam, tylko ten... Uwzględniam. Takiego Janusza teraz możecie z siebie zrobić i kurwa, za darmo to dam mu suba. Niech mo, hop. Bo za darmo Farminga mogę wygrać. Tutaj sad z tego. Jurek ma sad z... Co to są, czereśnie? Czy jakieś wiśnie? No nie wiem. Ale bardziej na czereśnie wyglądają. Albo jabłka? Nie, to jabłka bardziej są. Kurwa, takie czereśnie. Ale masz tu sad koło moich ziemniaków. Żeby mi tylko nie zapierdolił. Bo kurwa se wykopię i zapierdoli mi ziemniaki. Jak urosną. To chuj będzie z niego. Dobra, myślę, że z końcem tej sadzarki będziemy kończyli, ale w sumie przetestuję sobie jedną rzecz. Czy mi to się sieje tutaj? Rodzaj rośnie, wzrost. Rośnie. A tutaj jest kultywatorowane. Czekajcie, zrobię taki myk tutaj. O, nie działa już, już nie działa. Czyli jeszcze coś miałem w tym siewniku, w tej sadzarce. A jak teraz ją wyłączę, to nie będzie działało. Dobra, jednak nie działa. Więc dobra. Jednak jest ona, no działa dobrze, więc polecam serdecznie, popierajcie. Będzie ona w modpaku. No co ja mogę powiedzieć? Dziękuję za oglądanie tego odcinka. No trochę taki średniawy był ten odcinek jakości. No ale myślę, że i tak obejrzycie, żeby jednak coś na tym kanale było, więc zostaw suba, łapkę w górę. No i do kolejnego odcinka, który już będzie w... no jutro. Codziennie odcinki, więc zostaw suba, łapkę w górę. Pozdro 600. No, jeszcze raz zostaw suba, bo warto suba zostawić. Siema.